w domu to polska część antologii tworzonej przez HBO, krótkich filmów polskich twórców, akurat w tym przypadku, dotyczących pandemii. Założenia były takie, film ma powstać w 4 tygodnie, ma być stworzony bezpośrednio przez samego twórcę, ma dotyczyć pandemii i ma być stworzony z zachowaniem albo z przestrzeganiem wszystkich zasad, które w trakcie tej pandemii obowiązywały. Czyli jeżeli jest lockdown, no to nie wychodzimy z domu. I powstało kilkanaście filmów, bardzo różnych. No jak to z antologią bywa, bardzo różnych, ale firmowanych przez no, śmietankę polskich twórców, reżyserów, którzy nie zawsze ostatnio rzeczywiście nawet dochodzili do głosu. Są takie nazwiska, o których już zapomnieliśmy, jeśli chodzi o świat filmów w ogóle. No ale o tym po kolei za chwilę wszystko opowiemy. Filmy różnorodne, tak jak powiedziałeś, filmy dość ciekawe i myślę, że w ogóle poziom tej antologii, to powiedzmy od razu, jest moim zdaniem, myślę, że się z nią zgodzić, dość wysoki. No moglibyśmy teraz, no wszystkich 14 filmów nie opowiemy. Nie da rady. Ale trudno jest nawet wybrać tych kilka najlepszych naszym zdaniem, bo tutaj jeden przez drugiego się przepychają na to pierwsze miejsce. Tak, no ja oczywiście... Możemy je podzielić, prawda? No, możemy je podzielić, ja w ogóle szukałem, tak sobie pomyślałem, że zawsze mam dużo dystansu, jeśli chodzi o takie filmy za bardzo eksperymentalne, poszukujące, bo często są przekombinowane. Tutaj w tej antologii też tak trochę jest. Tak samo było w Homemade, tej antologii Netflixowej, o której mówiliśmy wcześniej. Natomiast w poszukiwaniu takiego rasowego dokumentu oczywiście zwróciłem swoją uwagę od razu na dokument Pawła Łozińskiego. To troszkę subiektywnie, bo wiem, że go bardzo lubisz. No oczywiście, no, znakomity dokumentalista, jeżeli on się za coś bierze, to wiem, że to będzie na poziomie. No tutaj też jest oczywiście kawał porządnego, refleksyjnego, mądrego kina. Dla potomności będzie to rzeczywiście też niesamowity materiał do analizy. Film z balkonu, kręcony z balkonu, gdzie zaczepiani są przechodnie i mają powiedzieć, jak się w danej chwili czują w trakcie tej pandemii. Tak, takie pytania zadaję... Proste. Najprostsze, ale jakże często te odpowiedzi są zaskakujące, jakże często idą w ogóle te odpowiedzi w taką stronę, w jakiej się nie spodziewaliśmy, jak bardzo jest tutaj duży rozrzut, prawda? W ogóle różne spojrzenia na to, co się dzieje wokół ludzi. I mamy tutaj z jednej strony właśnie taki filozoficzny dystans, który robi kolosalne czasami wrażenie, tam padają takie zdania, które się nie zapomina, ale też jest oczywiście dużo takiej zgrywy, takiego nie wiem, czy udawanego może luzu, czy lekceważenia nawet tego koronawirusa. No, w każdym razie przekrój podejść, przekrój postaw jest ogromny. A wystarczyło tylko siedzieć na swoim balkonie. A wystarczyło właśnie tak niewiele. I wydaje mi się, że no jest to, a w ogóle w tym wszystkim czuć cały czas to, co u Pawła Łozińskiego jest prawie zawsze było, co pamiętamy z jego dokumentów, czyli taką ogromną wrażliwość, ogromną empatię i to też tutaj to się pojawia, jest bardzo wyraźne. Pewnie warto od razu powiedzieć o ostatnio kojarzonym przede wszystkim z fabułą, ale też przecież dokumentalistą był przez jakiś czas rasowym, czyli Jan P. Matuszyński. Przy okazji możemy zobaczyć, jak mieszka i tak, jak wygląda. No właśnie, bo pewnie nie, no jasne, nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy tak śledzą i się przeglądają jego fotom. Natomiast rzeczywiście no tutaj możemy nie poznać też jego rodzinę, prawda? No tutaj jest rzeczywiście bardzo taki osobisty, ostatnio zresztą kojarzony przede wszystkim z głośnym filmem Ostatnia rodzina, w związku z tym taki w dalszym ciągu idzie tropem rodzinnym, nic też nie dziwnego. No ale rzeczywiście o tyle też to jest też ciekawe, że no trochę no właśnie wymknął się temu tematowi, bo on jakby ten temat wbudował w inny temat, zrobił temat w temacie, czyli właściwie być może ważniejszym nawet tematem tego dokumentu jest oczekiwanie na przyjście dziecka, prawda? I obserwowanie też reakcji drugiego dziecka na to przyjście. Bo właśnie to się tak porobiło, że chyba to jest najciekawsze i najważniejsze, a nie cała ta otoczka epidemiczna, koronawirusowa, prawda? I to jest rzeczywiście, zresztą te spostrzeżenia tego dzieciaka naprawdę są kapitalne, błyskotliwe. Robią wrażenie. Do tej kategorii dokumentów można by było zaliczyć jeszcze etiudę Jacka Borcucha, aczkolwiek mam wrażenie, że ona to już tak stoi trochę okrakiem pomiędzy dokumentem a fabułą, prawda? Bo no tak, jest... i takich trochę dokumentów tutaj też jest. I właśnie, no Jacek Borcuch zrobił rzecz no, czarno-białą, czyli też już taką trochę no, stylizowaną, czyli jednak sugerującą, że to jest taki zapis
trochę ponadczasowe, czyli właściwie takie trochę spojrzenie, zresztą chyba był taki zamiar, trochę podsumowanie życia, trochę spojrzenie w przeszłość, ale też spojrzenie na tu i teraz. To też tak trochę tłumaczył swój pomysł Jacek Borcuch. I pomysł o tyle kapitalny, no właśnie, ta pięćdziesiątka. On obchodzi pięćdziesiątkę w tym czasie, w kwietniu, w czasie właśnie lockdownu. No i no, skazany był jedynie na kontakt telefoniczny. Te życzenia no, sypały się oczywiście, tutaj pojawiły się, tutaj słyszymy te życzenia, prawda, od bliskich, od znajomych współpracowników. No i tu jest kapitalny pomysł chyba dlatego, że no właśnie to coś, co się tak bardzo nie kojarzy, właśnie on obchodzi, prawda, czy obchodzi w sposób tak bardzo niekonwencjonalny, jest to wszystko tak powywracane. Po pierwsze Jacek Borcuch, reżyser filmowy, który skierował kamerę na siebie, czyli w ogóle świat się rzeczywiście kończy. Po drugie, mamy reżysera, który obchodzi urodziny, czy człowieka, który obchodzi urodziny, jest bardzo daleko od swoich bliskich, od znajomych. Czyli właściwie urodziny są tak bardzo w kontrze do tego lockdownu, do tego dystansu społecznego, że no, też jest taki pomysł, pomyśle temat w temacie, prawda? No, to też jest też świetny punkt wyjścia w ogóle. Ja nie wiem, czy te rozmowy telefoniczne były reżyserowane, czy nie, ale wyszło z tego takie niezłe podsumowanie. No właśnie, życia, właśnie o to chodzi, dlatego mówię, że to było właśnie to trochę tak, jakby to było jakoś tam zaaranżowane, wymyślone, wykoncypowane, ale nie wiem, czy tak było do końca. Też jestem ciekawy, dlatego ostrożnie mówimy o tym, na ile to jest dokument, na ile nie. Zresztą no, takich właśnie ostrożnych dokumentów, czy na przykład Mariusz Tryliński zrobił też rzecz, która jest trochę dokumentalna, prawda? Tam zapiski, taki zapis wideo pracy reżysera operowego, prawda? No, znaczy w tym sensie, że oczywiście no, tutaj mamy bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy, które pozornie do siebie nie przystają właściwie. Rzeczy. Ale też to jest, kurczę, super, dlatego no, że widzimy jego warsztat pracy, tak? No właśnie, warsztat pracy oczywiście też. No, z tego, co słyszałem, wiem, czytałem, no to Mariusz Tryliński no, chciał przede wszystkim pokazać, że są po prostu ciągle w tych sytuacji bardzo nadzwyczajne, są rzeczy zwyczajne i które on chce pokazać. I nie robił żadnego specjalnego notatnika, po prostu tak ma, że robi taki, rejestruje to, co akurat gdzieś ma pod ręką, to, co akurat widzi, słyszy. I taki właśnie notatnik wideonotatnik stworzył i to jest fajne, że tam się właśnie wiele rzeczy miesza, prawda? Znaczy ta właśnie taka normalność z nadzwyczajnością sytuacji, prawda? A z drugiej strony taka proza życia z wielką sztuką, literaturą, prawda? Czy taki miks rzeczywiście dosyć osobliwie fajnie pomyślany. No. I też trochę Mariusz Tryliński jednak no, robił dokument, niby skierował kamerę na siebie, ale tak naprawdę umknął tej kamerze i się schował i tak do końca nie jest to dokument o nim przecież. Reżyser operowy, dodajmy, ale przecież przez dziś słynny, znany, ceniony reżyser operowy, a wcześniej przez długie lata przede wszystkim reżyser filmowy. Jerzy Skolimowski, to też trudno powiedzieć, czy jest to fabuła, czy dokument, bo z jednej strony jest udokumentowany, jest pusty świat, po prostu czarno-biały, przerażający, pusty świat. Z drugiej strony za tym kryje się też historia, więc to taki kolejny, to gdzieś z pogranicza. To gdzieś z pogranicza, zresztą no, tu akurat Jerzy Skolimowski kręcił to na Sycylii. No, mamy włoskie miasteczka, włoskie krajobrazy, no ale też tutaj ta gra dźwiękiem, te dźwięki podkładane do na przykład stadionu, prawda, na którym nic nie ma kibiców. No robi to wrażenie też. No, to jest chyba w ogóle tak, jakby Jerzy Skolimowski chciał nam powiedzieć o świecie, który jest całkowicie we władaniu natury, gdzie człowiek już jest niepotrzebny, a może świecie po człowieku. A z drugiej strony można stworzyć fabułę i to jeszcze fabułę będącą zgodną z tymi obostrzeniami, czyli będąc w domu, ale jeszcze, która się toczy jeszcze w kilku miejscach, czyli myślę tutaj o Ksawerym Żuławskim i można powiedzieć jakby dalszym ciągu trochę Mowy ptaków. To jest z tej konwencji. To jest z tej konwencji bardzo psychodeliczna rzecz, no, ale wyczuwa się no, znowu to, co zresztą u Ksawera Żuławskiego w jego filmach wyczuwa się zawsze napięcie, lęk, taką neurozę, prawda? Więc i to jest tutaj to wyczuwalne, no a w kontekście epidemii, w kontekście no, tego niepokoju, który nam towarzyszy, myślę, że no, taka estetyka sprawdzi się szczególnie może. Oczywiście ona jest może czasami bełkotliwa, grafomańska chwilami. No, zresztą Ksawier Żuławski, o czym pewnie przy okazji Mowy ptaków mówiliśmy, że on lubi balansować między taką grafomanią, a genialnością, wizjonerstwem i coś tutaj też w tym jest. Krzysztof Skonieczny za to zrobił też krótki film, taki w swoim trochę stylu, też mocno, mocno odjechany, gdzieś trochę psychodeliczny, ale rzeczywiście używając bardzo minimalistycznych środków, to właściwie głównie
jego monolog, jego tekst, który jest podłożony pod obraz, jest jak taki najważniejszy. No tak, tam pojawia się oczywiście cytaty z Herberta i tak dalej. No ale tutaj dobrze się składa, bo akurat powiedzieliśmy przed chwilą o Skolimowskim i tutaj też ta natura jest w roli głównej. To też mamy tutaj krajobrazy, też mamy tutaj świat natury w roli głównej. Deszcze, burze, grady i co tam jeszcze kto chce. W każdym razie, no ale w tym wszystkim oczywiście, czy obok tego wszystkiego, dużo słów. Słów, które czasem robią wrażenie większe, czasem mniejsze, czasem jest to też trochę bełkotliwe. Te symbole, czasami metafory, no też czasami zbyt oczywiste. Rzecz też taka niejednoznaczna. Myślę, że kontrowersyjne, tak to powiedzmy, ale też robi wrażenie. Myślę, że gdzieś, może oglądając, miałem pewne takie opory, ale jednak ten filmik jakoś został we mnie po czasie. Ja tak na przykład czekałem na film Małgorzaty Szumowskiej. Liczyłem, że zostawi... Czy tandemu właściwie, Szumowska-Anglert, w tym wypadku to jest bardzo ważne. Ale jakoś nie zostawił jakiegoś takiego wrażenia. Wielkiego? Tak. Czyli tak obok trochę. Mhm. No tak, bo to jest taki pomysł, który sprawia wrażenie takiego wykoncypowanego, który z jednej strony bardzo nas może otworzyć na różne interpretacje, otworzyć nam głowę i zaczynamy szukać i kombinować. Pojawiają się różne możliwości. Tutaj nie będę już opisywał, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim jest wszystko w takiej sferze no, pewnego symbolu. Można rzeczywiście pokazać było no, oczywiście komputer, ekran komputera jako symbol takiego ograniczenia, jako symbol czegoś, co nas determinuje, co każe nam patrzeć tylko właśnie w ten ekran i niczego więcej nie dostrzegać, a cała przecież najciekawsza część świata dzieje się poza naszą obserwacją, poza naszym spojrzeniem. Myślę, że wybrano tutaj nieoczywisty taki symbol i myślę, że to jest rozwiązanie, które się tam połowicznie udało. To znaczy jest to jakaś koncepcja, natomiast nie wiem, czy do końca aż tak bardzo, czy aż tak wielomówiąca i czy aż tak działająca na wyobraźnię. Wśród tej antologii pojawia się też taka prawdziwa fabuła, oprócz oczywiście Ksawerego Żuławskiego i jego filmu. Fabuła z aktorami, taki krótki, prawdziwy film. No właśnie, to mówimy tutaj o filmiku Magnusa von Horna, reżysera, którego być może no, aż tak nie kojarzycie, kiedyś zrobił kilka lat temu Intruza, a w tym roku pewnie jeszcze będzie o nim głośno przy okazji innego filmu, który już jesienią prawdopodobnie będzie miał swoją premierę i pewnie szykuje się na spore wydarzenia. Ale powracając do tego filmiku, no mamy tutaj opowieść rzeczywiście fabularną, Corona Killer, taki tytuł, mocny początek, zaskakujący i dezorientujący, no ale potem przede wszystkim już obserwujemy taki rozkład, rozstanie, prawda, trochę zdradzając oczywiście, no ale to jest, nie chodzi o to, żeby tak bardzo trzymać w tajemnicy całą tę opowieść, bo chyba też chodzi o to, jakimi elementami tutaj się, jakimi środkami i w jaki sposób do tego dochodzi, prawda, wszystko. Także trochę tutaj zdradzam, ale myślę, że to jest jeden z tych tytułów, na które też warto zwrócić uwagę. No jeszcze tak dalej pójdzie, to zaraz opowiemy o wszystkich. Mm-hmm. Jest multum, naprawdę dobry... Jeszcze animacja oczywiście, o której tak. Króciutko tylko powiemy. No, Renata Gąsiorowska, znana wcześniej z takiej głośnej, ciekawej animacji Cipka. No tutaj, zresztą swoją drogą, tamta animacja spokojnie mogłaby się znaleźć też chyba w tym zestawie, bo tak trochę tematycznie pasuje. Tutaj ta najnowsza animacja, no to też właśnie takie symbole, no niby dość oczywiste, no w skorupce gdzieś tam się zamykamy w swoich bańkach, prawda, izolujemy się od świata zewnętrznego, a stopniowo też izolujemy się trochę też i od siebie i to takie zamykanie się na świat, no prowadzi do też takich zaskakujących czasem trochę konsekwencji. Bardzo fajnie, bardzo uroczo, bardzo też ciekawie to pomyślane. No i przede wszystkim wyróżnia się, no bo to jednak jedna z takich bardzo formalnie ciekawych pozycji. Dokumenty, fabuły, różne techniki, kawał dobrego kina, kilkanaście świetnych filmów w domu. Brakuje Wojtka Zmarzowskiego tylko. Oj, to prawda. W domu, antologia polska. Do zobaczenia na platformie HBO. Jeżeli możecie, obejrzyjcie, polecamy. Do następnego zdecydowanie. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.